Mieście. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy wieczór. Dziękujemy za te spotkania Dwa, za te głoszenia, Ojcze. Dziękujemy Tobie, że Twoje Słowo, ono dzisiaj w nas pracuje i wykonuje to, czego pragnie Twoje serce. Duchu Święty, my wydamy stukrotny plon z tego, co przyjmujemy od Ciebie. Amen. Telefony włączamy. Dalej będziemy mówili o mówieniu Boga, o tym, jak mówi Bóg. O tym, jak mówi Bóg, jak słyszeć Boga. Księga Izajasza, 30 rozdział. Izajasz, 30 rozdział. Od wersetu 18 do wersetu 26 czytamy. I dlatego Pan czeka, aby Wam okazać łaskę. I dlatego podnosi się, aby się nad Wami zlitować. Gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Gdyż ludu na Syjonie, który mieszkasz w Jeruzalemie, nie będziesz zawsze płakał. Na pewno okaże Ci łaskę na głos Twojego wołania, gdy go tylko usłyszy, odezwie się. A chociaż Pan dał Wam chleb niedoli i wodę ucisku, to jednak nie będzie się już ukrywał Twój nauczyciel i Twoje oczy będą oglądać Twojego nauczyciela. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, Twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do Ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. Wtedy będziesz uważał na nieczyste swoje rzeźbione bałwany pokryte srebrem i swoje lane bałwany powleczone złotem. Porzucisz je jako nieczyste i powiesz do nich: precz. A woły i osły uprawiające rolę karmić się będą soloną mieszanką, którą się przesiewa łopatą widłami. A na każdej wysokiej górze i na każdym wyniosłym pagórku będą potoki i strumienie wód w dniu wielkiej rzezi, gdy padną wieże. Wtedy światło księżyca będzie jak światło słońca, a światło słońca będzie siedmiokrotnie jak światło siedmiu dni, gdy Pan opatrzy skaleczenia swojego ludu i uleczy zadaną mu ranę. Pamiętam ten 25 werset. Jak siedziałem w więzieniu w 2000 roku, we wrześniu, w Sztumie. I miałem włączony telewizor, czytałem Izajasza. I czytałem ten rozdział. I samolot przywalił w Manhattan. Upłakałem się strasznie, pamiętam, jak to czytałem. A na każdej wysokiej górze i na każdym wysokim pagórku będą potoki strumieni wód w dniu wielkiej rzezi, gdy padną wieże. Chciałbym, żebyście śledzili ten tekst. To jest ważny tekst. Dlatego, że jest to proroczy tekst, pokazujący metodykę mówienia Boga. Wczoraj położyliśmy pewnego rodzaju fundament pod słyszenie Boga. Powiedzieliśmy, w jakim tonie mówi Bóg. To jest niezmiernie ważne, bo w tym tylko się będziemy poruszać. Nie poruszamy się już w niczym poza tym. Bóg mówi tym tonem, którym wyrysowaliśmy wczoraj. Innym tonem nie mówi. Jednolity galilejski ton, nie inny. Każdy inny od ton, który będzie się pojawiał w Twoim życiu, natychmiast musi być przez Ciebie wycięty i odrzucony jako ton nieboży. Wtedy dopiero będziesz w stanie precyzyjnie słyszeć. Werset 18 pokazuje nam ważną zasadę, zasadę duchową, że okazywanie łaski jest prawem. Co to znaczy, że okazywanie łaski jest prawem? To znaczy, że Bóg nie robi Ci łaski, że Ci daje łaskę. To w ogóle jest bardzo ważna rzecz. Żyjemy w okresie, gdzie łaska jest prawem. Nie ma innego, w ogóle nie ma czegoś innego teraz. Rozumiecie? Tak jak żyjemy w takiej epoce, a nie w innej, a tak żyjemy w epoce łaski.
tylko i wyłącznie. A więc okazywanie łaski jest prawem. I dalej ten sam werset pokazuje bardzo ciekawą rzecz, że oczekiwanie łaski uszczęśliwia. To znaczy, że jeżeli człowiek skupia się na tym, że żyje w epoce łaski, funkcjonuje w epoce łaski, to ten człowiek z gruntu zaczyna funkcjonować w szczęściu. To jest bardzo fajna rzecz, bo mało ludzi robi ten prosty manewr ze swoim umysłem. Niewielu ludzi. Ze swoim umysłem trzeba zrobić raz na zawsze coś takiego, że ja żyję w niezasłużonej przychylności. 24 godziny na dobę. I to jakby przerobienie tego w swoim umyśle będzie cię uszczęśliwiać. Będziesz szczęśliwy, że na nic nie musisz zasłużyć w ogóle wobec nikogo. Boga, ojca, matki, męża, żony, dzieci, nikogo. Żyjesz w epoce łaski. To nie jest, czy się to komu podoba, czy się nie podoba, to jest epoka łaski. Ja dam ci przykład. Ja do kogoś mówię, na przykład zranię kogoś, mówię do niego, przepraszam się, nie? Przepraszam. Przepraszam, że to zrobiłem. I dlatego, że ja mam przerobiony umysł, tak? To ja odchodzę z tego miejsca bez żadnego obciążenia. On nie posiada prawa nieprzebaczenia. Wiesz, co to znaczy? Jeśli ktoś nie przebacza tobie, rozumiesz, to jest jego osobista tragedia. To jest jego osobista, to nie twoja tragedia jest. No to ja przychodzę, przepraszam cię bardzo, ja z siebie zwalam wszelki ciężar i odpowiedzialność. Natychmiast. Jak nie przebaczasz mi, to nie wiem dlaczego. Coś masz z mózgiem. To twoja sprawa jest, wiesz o co chodzi, twoja tragedia. Taką tragedię. Ja jestem szczęśliwy, bo ja żyję w epoce łaski. To jest bardzo ciekawa rzecz, a to można zrobić na stałe z umysłem swoim. Oczekiwanie łaski uszczęśliwi. A to tak gwoli wstępu, żeby. 19 werset. Ale to ciekawe, bo ta wypowiedź w ogóle się zaczyna od tego, ta cała definicja, bo to jest, tak powiem, ten projekt mówienia Bożego i słuchania Boga, od tego, że w ogóle Bóg zaznacza, że ty żyjesz w epoce łaski. W ogóle Bóg mówi, pamiętaj, ty nie masz zasłużyć na mój głos. Ty nie masz się gdzieś tam w ogóle wytężyć, napiąć. Ty nie masz w ogóle zrobić założenia, że musisz coś zrobić, żeby mnie słyszeć. Ty w ogóle nie możesz tak mieć, bo ty żyjesz w epoce łaski. W ogóle to zrób z głową swoją. Tak jak my wczoraj powiedzieliśmy, ja wierzę, że słyszę Boga. Bo ja nie słyszę Boga. Ja bym nie słyszę Boga, bo nie wierzysz, że słyszysz. No. Ja wierzę, że słyszę. A ty nie wierzysz, że słyszysz, dlatego nie słyszysz. A ja wierzę, że słyszę, dlatego słyszę. Ja wierzę, że słyszę, dlatego słyszę. Ktoś powie, a to może jest iluzyjne. Ja mówię, a ja nie wiem, może. A ja nie wiem, co, dlaczego. A ja nie wiem, czy może, czy na pewno. Bo ty mówisz może i zaprzeczasz faktowi, a ja na pewno wierzę i mam. Już sam fakt, że podważasz to, że ja realnie wierzę i podrzucasz mi tekst, że to jest iluzja, to świadczy o tym, że ty nie wierzysz na przykład w to, że Bóg do ciebie mówi. A ja wierzę. Tak? Jak Bóg mówi, żeby mnie słyszeć, tak? To w ogóle trzeba rozumieć, że się jest pod łaską. Trzeba rozumieć. Trzeba mieć w głowie ustawioną tą rzecz w ogóle 24 godziny na dobę. To nie ma tak, że ja teraz się myśl. Ja nie. Ciekawe, czy Bóg coś do mnie się powie. Bzdura jest. Nie? Bóg mówi. To nie jest to nie tutologia. Bo łaska jest prawem. O. Łaska jest prawem. Czyli Bóg nie budzi i nie mówi, albo nie budzi się i nie mówi. Tutaj nie ma takiego czegoś. XIX werset pokazuje nam, że Bóg oczekuje relacji i dialogu. Czego Bóg chce? Dialogu.
Bóg to nie jest postać w ogóle, że on chce ci dyrektywy wydawać, no bo już 18 werset to rozwiązuje. No on nie wydaje dyrektyw, bo to jest czas łaski. Rozumiecie? To jest czas łaski. W czasie łaski nie ma dyrektyw. Dyrektywy były w czasie prawa. Masz to, powinieneś tamto. W czasie łaski, tak, przestałeś być pracownikiem, stałeś się przyjacielem. Inaczej ze sobą rozmawiają pracownik z kierownikiem, a inaczej rozmawia przyjaciel z przyjacielem. Nawet kiedy ktoś jest kierownikiem, a ktoś jest pracownikiem, ale oni są normalni przyjaciółmi, to oni zupełnie inaczej ze sobą rozmawiają. Szanują swoje miejsca. Rozumiesz? Zupełnie inaczej niż jak gdyby się nie znali. Jezus mówi, już nie nazywam was sługami. No kiedyś byliście, mówi tam, sługami, ale nie jesteście. Rozumiesz? A przyjaciółmi was nazywam. Czyli ten 19 werset mówi, że Bóg oczekuje relacji i dialogu. Dialog uwalnia działanie łaski. To dialog uwalnia działanie łaski. Zobacz, żeby, bo w ogóle zobaczcie, kiedy się wchodzi w relację z kimś, tak? To wtedy następuje połączenie. Bez relacji połączenia nie ma. Jest dwoje ludzi, osobnik A i osobnik B, i póki osobnik A z osobnikiem B nie nawiąże relacji, to nie następuje przepływ czegokolwiek między nimi. No, nie ma, no nic tam nie ma między nimi. Nie mogą sobie zrobić nic. Muszą mieć dialog. Żeby coś tu przekazać, żeby coś tu sobie dać. Tak? Żeby coś sobie okazać, to trzeba zacząć ze sobą się relacjonować, żeby coś sobie okazać w ogóle. Jak sobie coś okazać bez relacji? Nie w epoce łaski. Dlatego my tyle mówiliśmy o łasce, żeby wybić z głów mentalność taką, że tu jest Bóg, tu jesteś ty i on dyrektywy ci wydaje. Zrób, pójdź. Nie, bo to jest rozmowa. Tam jest ustawiczna rozmowa. Dialog. Dialog. Czy na przykład wierzysz w to, że Bóg pytał o zdanie cię? No co ty o tym myślisz? A widzisz? Bo ludziom się wydaje, zobacz, bo to fajnie się mówi, że ja jestem pod łaską, jestem przyjacielem Boga, tak? Tak fajnie się mówi, to ty tak mówisz. I teraz tak, czy ty rozumiesz, co ty powiedziałeś, czy to jest religia dla ciebie? Bo w mojej Biblii jest napisane, że jak że Abraham, który jest nazwany przyjacielem Boga po raz pierwszy w ogóle w historii całej, to ktoś, kto jest nazwany przyjacielem Boga, to jest Abraham nazwany przyjacielem Boga, prawda? I zobaczcie, co zachodzi między Abrahamem a Bogiem. Co zachodzi? Dialog. Tak? Idzie sobie Bóg, tak? Pod postacią trzech jakichś tam gości, tak? I on, Bóg idzie Abraham, i on idzie, właśnie Bóg idzie w ogóle spalić miasto. Ja rozumiem, znaczy nie rozumiem, tylko Gomorę, Sodomę i Gomorę spalić. I on się gada z Abrahamem. Abraham mówi, a jak tam będzie 30 sprawiedliwych, to też to spalisz? A mówi do niego, jak tam znajdę 30 sprawiedliwych, to nie spalę. No dobrze, a 25 jak znajdziesz? I oni zobaczą, idą sobie do... Co to w ogóle jest za historia? Przepraszam, czy tutaj widzisz gdzieś coś takiego, że stoi Bóg i wydaje dyrektywy jakieś? Nie, on gdzieś idzie. A poza tym tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, że on idzie co? Zobaczyć. Ktoś mówi, jak to zobaczyć? To on nie widział? A no właśnie. Bóg jest, co nam to pokazuje? To jest prorocza informacja o sercu Boga, który jest zainteresowany czyimś zdaniem. Łaska, która jest prawem, dzisiaj zaznaczam, czyli jest ostatecznym werdyktem, tak? To jest ostateczna sprawa, łaska, ostateczna rzecz. No nie ma, przepraszam bardzo, tutaj proszę bardzo, jest prawnik,
To jest, co to jest prawo? Prawo określa wszystkie zasady i reguły. To jest prawo. Nie ma czegoś takiego, prawda, co jest ponad prawem. No ponad prawem jest bezprawie. No sorry. No nie ma czegoś takiego. Łaska to jest prawo. I teraz łaska powoduje, że my zaczynamy być przyjaciółmi Boga i że Bóg chce z nami wchodzić w dialog, a nie wydawać nam dyrektywy. Czas dyrektyw się skończy. Nie ma czegoś takiego, że Bóg staje w miejscu, tak, jakiegoś szefa i wydaje ci dyrektywy życiowe. Bo jak takiego czegoś będziesz oczekiwał, to nigdy go nie usłyszysz. Albo sobie pogadasz z własną panią, albo z demonami. Coś ci tam dyrektywy wyda. Tylko nie on, bo on nie wydaje dyrektyw. Rozumiecie, na czym polega ogromny problem? Chrześcijanie szukają głosu Boga tam, gdzie go nie ma. Oni szukają mównicy jakiejś i z tej mównicy chcą, żeby on im coś powiedział. Co mam robić? Dokąd mam pójść? Co mam robić? Dokąd mam pójść? Ja wam zaraz pokażę, jak silnie to zwiedzenie weszło do kościoła. Co mam robić? Dokąd mam pójść? Poprowadź mnie. Przepraszam. W mojej Biblii jest napisane, że prowadzi to się dziecko za rękę. Dziecko. A nie dorosłego. I musisz wiedzieć straszną rzecz na temat łaski. Bóg uważa cię za dorosłego. To jest dramat wielu chrześcijan. Kiedyś jeden pastor wygłosił dobre kazanie. Czy tu jego jest czas dorosnąć? Takie dobre, że sobie go zamutowałem. Było poselstwo prorocze do kościoła. Czas dorosnąć w ogóle, nie? Bóg nie traktuje nas jak dzieci. My dzieci Boże jesteśmy. Bo dziecko jesteś zawsze, masz ojca. Ale dlatego, że jesteś malutki, to maluszka się prowadzi za rękę, pokazuje mu się, gdzie ma iść i tak robiło co? Prawo! Dlatego, że jest napisane, póki dziedzic jest dzieckiem, tak, jest pod nadzorem i się go prowadzi. I wtedy się mówi o Panie poprowadź, Panie wskaż, Panie gdzie, Panie co, Panie jak, Panie czym. Ale od 2000 lat koniunkcja duchowa się zmieniła. I nie ma dzisiaj co, gdzie. Pokaż. A kiedy tego szukasz, to ty nie słyszysz jego. Tylko wytwarzasz sobie system słuchania własnej duszy. Cały czas podprogowo, tak, stajesz w miejscu bycia pod prawem. Cały czas. Jestem mały chrześcijanin. Poprowadź mnie, tato. Poprowadź mnie. Jestem taki nieporadny. Jestem taki w ogóle... Nie umiem nic. A za godzinę wyznaje, że wszystko może, wszystko wie, wszystko potrafi. A idzie do Boga i mówi, nie wiem, gdzie mam pójść, nie wiem, co mam zrobić, poprowadź mnie. Czy to wam się nie wydaje odrobinę sprzeczne? No bo albo ja wiem, dokąd mam iść, albo ja wszystko wiem, tak? Albo ja wszystko rozumiem, tak? Albo ja w to cholera wierzę, albo idę i szukam Boga, który mnie za rękę prowadzi. No i większość to tak wyznaje, bo tak uczą w kościołach charyzmatycznych, rozumiecie? Jednak, kiedy w swojej mentalności oni stają w miejscu słyszenia Boga, to oni właśnie mówią, poprowadź mnie, powiedz mi. I co? Nie słyszą i się dziwią. O, Bóg do mnie mówi. Co się stało? Mówię, umarł pewnie. Mówię, umarł. Dialog uwalnia działanie łaski. Bóg chce dialogu. Bóg chce z tobą porozmawiać. Bóg chce być blisko. W Chrystusie jesteśmy blisko. Blisko. Na przykład wysyłam do ludzi z kościoła SMS-y i do żony też moje wysyłam. I ona pisze, dziękuję, a teraz coś od męża do żony. Ona już od pastora dostała.
A teraz ona chce coś od męża dla żony. Dlaczego? No bo z pastorem jest się dalej niż z mężem, tak? Okej? Okay? Rozumiecie, na czym rzecz polega? My nie możemy szukać w tym miejscu głosu Boga, bo go tam nie znajdziemy, bo on tam nie mówi do nas. Jeżeli chcesz słyszeć dyrektywy, tak? Którędy, jak, gdzie, z kim, to się nie dosłuchasz, albo sam się dokręcisz. Albo ci diabeł dokręci. I potem będziesz, o, pomyliłem się. Naprawdę. Patrzymy dalej. 9, 20 werset. Tutaj jest napisane, a ja przeczytajmy go, bo to jest, myślę, że ważne. A chociaż Pan dał wam chleb niedoli i wody ucisku, to jednak nie będzie się już ukrywał twój nauczyciel i twoje oczy będą oglądać twojego nauczyciela. Sformułowanie, które tutaj jest zapisane jako chleb niewoli, w oryginale brzmi, w hebrajskim oryginale, kłopotliwe ziarno. To w ogóle nie ma takiego czegoś jak chleb niewoli. Jest kłopotliwe ziarno. Co to jest kłopotliwe ziarno? Otóż kłopotliwe ziarno to jest niepojęte intelektualnie spisane słowo. To jest kłopotliwe ziarno. Rozumiesz? To, zwane chlebem niedoli. Kłopotliwe ziarno. To o tym tu jest mowa. Co oni mają wtedy? Co oni mają? Tory. Tory. I to jest bardzo kłopotliwe ziarno. Judaizm to religia księgi. Tak jak muzułmanie. Rozumiecie? To są religie księgi. Rozumiesz? Chrześcijaństwo nie jest religią księgi, ale mało to kto wie. Chrześcijaństwo jest, w ogóle nie jest religią. Chrześcijaństwo to relacja. Ale judaizm był i jest religią księgi. Oni mają, tak, kłopotliwe słowo do zrozumienia. Oni nie pojmują. Prawo dla nich, ono jest zapis tego wszystkiego, on jest dla nich niezgłębiony, oni go nie rozumieją. To jest, chociaż Bóg dał wam to kłopotliwe ziarno, kto im dał? No Bóg im dał. Oczywiście, no nieszczęśni tłumacze dostali wodę ucisku, no bo oczywiście, no jest ten Bóg, który załadowuje nam jakiś ucisk po to, żeby łaskawie nas później uwolnić. No to jest ideologia, proszę ciebie, człowieku gdzieś popsutych religijnie wylęgnionych umysłów. No bo to musi ktoś nas docisnąć, żeby ten ktoś nas później uwolnił, to się nazywa popularnie miłością. Rozumiecie? No i tak tłumaczyli, przetłumaczyli, zostało, cholera. Dobrze. Już pomijamy to, nawet nie wiemy, czy byli nawróceni. Ale prawdą jest to, że zapis brzmi kłopotliwe ziarno, czyli niepojęte intelektualnie spisane słowo. To ci dał Bóg. Tutaj jest dalej napisane wodę ucisku. Oryginał mówi ucisk wody, czyli duchowe, niewyczuwalne po ludzku spisane prawa. On daje coś, patrz, to jest w ogóle ciekawe, on daje ci coś, co jest zapisane, intelektualnie niepojęte i on ci daje coś od środka, tak? Co jest bardzo dziwne. Ilu z was przyjęło od Boga nieraz rzecz taką, która była tak dziwna, była tak w ogóle inna niż to, czego was nauczali, że nawet nie śmieliście o tym powiedzieć komukolwiek i pół życia chodziliście z myślą o tym, że jesteście w zjedzeniu. No właśnie, większość ludzi tak. Bo cała wokół religia przeczyła temu, co przeżywałeś w środku. To cię cisnęło w środku. Rozumiesz? Był ucisk wody. Był wewnętrzny ucisk. I teraz jest napisane, mimo że dostałeś intelektualnie niezrozumiane słowo i mimo że to, co się dzieje w twoim wnętrzu jest trudne do ogarnięcia, prawda? Mimo że takie sprzężenie masz, czyli nie do końca rozumiesz to pismo, rozumiesz? I nie bardzo jesteś w stanie uwolnić to, co się dzieje u ciebie w środku. Tak? To twoje oczy będą oglądać nauczyciela. Taka obietnica.
Tutaj nauczyciel, oryginał mówi wypuszczający strzały, to też jest ciekawe. Twoje oczy będą oglądać wypuszczającego strzały. Taki jest zapis hebrajski. To słowo w ogóle, które zostało przetłumaczone jako nauczyciel. Czyli osobiście strzelający słowem do celu. Więc teraz posłuchaj, o co chodzi Bogu. Bóg mówi do ciebie tak. Rozumiem, że nie do końca rozumiesz moje pismo. Rozumiem cię, bo nikt nie rozumie do końca. Rozumiem cię, że rzeczy, które przeżywasz w swoim duchu, są tak inne niż rzeczywistość, która cię otacza. Rozumiesz? Że jesteś w stanie je podważyć i zepchnąć. Rozumiem cię. Ale teraz posłuchaj, moje dziecko. Oto jestem. I jeżeli tylko mi uwierzysz, że mnie słyszysz, to ja dokładnie, precyzyjnie, niczym łucznik wypuszczający strzałę, wyjaśnię ci każdą rzecz. Najdrobniejszą. Wiecie, w co ja uwierzyłem? Że Bóg wyjaśni mi najdrobniejszy mankament każdej rzeczy. Każdej. Ja uwierzyłem w to. Rozumiecie? Ja w to uwierzyłem. Że tak właśnie jest. Że ta obietnica z Izajasza, to ona jest. Ten 20 werset. To właśnie się dzieje w moim życiu, że ja czytam pismo i swobodnie mówię tak, Panie, nie trybię do końca. Tak? I wiesz, co teraz się dzieje? I automatycznie wierzę, że On do mnie teraz mówi na temat tego, co tam jest napisane i że ja dobrze rozumiem. W innym wypadku w sobie widzę, że powstaje jakaś w ogóle przeciwna przestrzeń, przedziwna. Objawienie, zrozumienie, cokolwiek, obserwacja, jakkolwiek chcemy to nazwać, to sobie nazwijmy. I ja teraz wierzę, tak, że On bardzo dokładnie mi to wyłoży. On mi to wyłoży. Rozumiecie? Ja miałem takie przypadki, że latami powtarzałem jakieś sformułowanie w innych językach, latami. Powtarzałem. Po paru latach zobaczyłem, co to jest. Po paru latach zrozumiałem te słowa. Znalazłem wykład tego słowa. Niektóre z nich do tej pory pamiętam. Mieliła mi się jakaś formuła na językach. Rok, drugi, trzeci, czwarty. Ja mówię, okay, ja mówię, Panie, dziękuję Ci, że ja rozumiem, co to jest. No to wiesz, pewne rzeczy po prostu mówisz w innych językach i one po prostu płyną przez Ciebie. A były takie formuły, które się powtarzały ciągle. Cały czas się powtarzała jakaś formuła. Ja niektóre to ja zapisywałem, mówię, aż dziwne, co ja mówię, kurczę, nauczyłem się na pamięć mówić jakiegoś tego, ale kiedy zacząłem rozumieć ten rzecz, mówię, okej, Panie, to znaczy, że ja w tej chwili jakieś dzieło tajemne wygłaszam. I dziękuję Ci, że rozumiem to dzieło. I raptem, po kilku latach, przychodzi oświecenie w tej sprawie. Absolutnie na tamten czas to oświecenie było mi ani do niczego niepotrzebne, ani bym go nie pojął. Tylko rozumiesz? Ale ja już wtedy w to uwierzyłem. Już wtedy. Musisz uwierzyć, że jakiekolwiek zapętlenie jest w Twoim umyśle, na poziomie zrozumienia słowa, czy też objawienia, które jest w Twoim w ogóle duchu, tak? A które częstokroć spychasz od siebie, odrzucasz, bo jest tak dziwne, albo tak trudne, tak? To Bóg szczegółowo Ci to wszystko wyjaśni, powiem więcej, On chce o tym z Tobą porozmawiać. Bardzo mu zależy na tym. Bardzo mu zależy. Jemu tak bardzo zależy, żebyś Ty go rozumiał, o wiele bardziej niż Tobie na tym, żebyś go zrozumiał. Rozumiesz? On tak bardzo chce. On mówi, ja jestem w Twoim życiu jak łucznik precyzyjnie strzelający z łuku. Dzieciaku, ja Ci będę strzelał centralnie w punkt. Będziesz wiedział wszystko.
Ja w to uwierzyłem. I podkreślam cały czas sformułowanie uwierzyłem. 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 21 werset. A kiedy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy słyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu, to jest droga, którą macie chodzić. Co pokazuje nam to objawienie prorocze? Że Bóg, tak, precyzyjnie mówi, precyzyjnie. Bóg to jest precyzyjna postać. Bóg nie mówi do ciebie w rebusach, w zagadkach, w żadnych dziwnych rzeczach. Rozumiecie? On tak nie mówi. Nam takich rzeczy nawciskano do głowy. Ja słyszałem, jakie ja słyszałem tajemne wypowiedzi chrześcijan, ludzie. Jak ktoś mi mówił, co mu Bóg powiedział, ja mówię, ja za cienki jestem na to. Ja nie, to jest takie w ogóle, jakie to jest rozbudowane, jakie to jest takie, to w tym się mieszczą takie sformułowania, takie, nie wiem, no w cyklu Onegdaj czy coś, ja nie wiem, jak to się rozumie. Rozumiesz? Bóg mówi precyzyjnie. Precyzyjnie. Dawid Yonggi-ho, pastor największego kościoła na świecie. On mówi w prosty sposób. Mówi tak. Modlisz się o rower, określ kolor i nie przyjmuj innego, bo każdy inny będzie z ciała. Mówi, jak modlisz się o rower, to bez pani, jak te czerwony rower, 9 przerzutek, i z dzwonkiem w kształcie w ogóle kaczki. I taki rower masz, i taki bierzesz, i taki dostaniesz. Inny nie bierz, bo inny to nie jest Boga. Jak, no. Mówię, jak modlisz się o zegarek, to patrz, która godzina codziennie już. A jeśli modlisz się o człowieka, albo nie, o żonę, dajmy to, to też sobie tak możesz określić? Precyzja? No. Oczywiście, że precyzja jest wszędzie. No, ale to teoretycznie jakby, no, nie możesz wpłynąć, kogo spotkasz, tak? Tego, no, jak ty mówisz? Znaczy, no bo jakby on ma wolną wolę, nie? Na co się to obchodzi? Ja się w ogóle... Wiara nie ma nic wspólnego... Wiara, moja wiara, nie dotyczy nikogo innego, tylko mnie. Rozumiesz? To jest moja wiara. Ja nie wiem, kto tu przyjdzie, jaka tu przyjdzie kobieta, ale przyjdzie taka, jaką ja chcę. Ja swoją żonę zamówiłem, jest taka, jak chciałem. Rozumiecie, o co chodzi? Nie wprowadzę ograniczenia, tak jakby w tym świecie, jak wolna wola, jakieś skończoność, nie wiem, możliwości kombinacji, tak? To nie jest żadne... Teoretycznie rzecz biorąc, tak? No bo powiedzmy... Nie, teoretycznie, tu nic nie możemy... Ja zaraz Ci pokażę, żebyś zrozumiał, na czym rzecz polega, bo ja pokażę Wam, do czego ja dążę. Słowo Bóg mówi precyzyjnie i tylko precyzyjnie. Bóg nie mówi w ogóle w żaden inny sposób. Każde, w ogóle od razu chcę, żebyście to zrozumieli. Ten 21 werset to pokazuje. Od razu wytnij ze swojej mentalności, że Bóg mówi nieprecyzyjnie. Jak ktoś jest nieprecyzyjny, to nie jest od Boga. Rozumiecie? To nie od Boga jest. To nie ma takiego Boga, który mówi do ciebie nieprecyzyjnie. Pokażę Wam dlaczego. Za chwileczkę. Posłuchaj teraz. Gdy będziecie chcieli. Co tu jest napisane? Chcieli. Iść. W prawo albo w lewo. To twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. Czyli co tutaj jest najpierw? Zanim uszy usłyszą. Wola. Chcenie. Chcenie. Zanim następuje informacja precyzyjna, pojawia się wewnątrz człowieka określone pragnienie. I teraz posłuchaj. Pragnienie wkłada w ciebie sam Bóg. List do Filipian 2:13. Pamiętacie? Tak. Chcenie i wykonanie. Więc początek mówienia Boga do człowieka to co? Pragnienie. I teraz posłuchaj. Czego pragniesz? Jakie żony? To ci pokażę, jak to żonę dostaniesz. No okej. Okay. A mogą być ogólnie, nie wiem, piękne. No. Ale ja nie wiem, jak pragniesz. Nie, poczekaj. Nie, czy mogą być ogólniki. Pytanie jest takie. Jak jest
uformowane pragnienie. Bo jeżeli twoje pragnienie na dzisiaj, twoje pragnienie, tak? Jest ogólnikowe, rozumiesz? Znaczy, niestety tyczy się albo niestety konkretnej osoby, która jest fizyczna i to jest, może być problem, tak? Jakiś... Nie może być problem. Nie może być problem, jeśli jest to pragnienie. Mhm. To nie może być problem, bo to jest pierwszy głos Boga do człowieka. Mhm. Zasada numer jeden. Jesteśmy wszyscy zdrowi, rozumiem. Nie jesteśmy pozaburzeni. Nie chodzimy w odrzuceniu. Nie jesteśmy poniżeni. I nie jesteśmy wylęknieni. Zdrowi. Mhm. Bo każdy symptom chorobowy wykrzywi wszystko w tobie łącznie z twoim pragnieniem. Rozumiecie, dlaczego jest taki nacisk na pracę nad duszą? Dlatego, że człowiek, który ma wykrzywienie w środku, wykrzywi wszystko. Bóg w niego włoży pragnienie, a to pragnienie zostanie natychmiast wykrzywione zgodnie z jego wypaczeniem. I on będzie modlił się wtedy i wierzył na podstawie owego pragnienia, które jest już wypaczone i mamy problem podstawowy. Ale jeżeli jestem zdrowy, i mam pragnienie, tak? To jest pierwszy punkt zaczepny, jeżeli chodzi o głos Boga do mnie. Krótko powiedziawszy, kiedy przychodzi człowiek do Boga i mówi tak: Panie, gdzie mam iść? On się pyta, gdzie ma iść. Bóg mówi do niego tak: gdzie byś chciał? I chrześcijanin jest wywalony najczęściej. W ogóle mówi: nie, to ja nie mam relacji z Bogiem, to ja nie słyszę Boga. Ale Bóg na twoje pytanie, gdzie masz iść, nie odpowiada, ponieważ On ciebie kieruje do pragnienia. Do pragnienia! Dopiero kiedy staniesz na pragnieniu, on będzie cię precyzyjnie kierował. Chcesz do Warszawy się przeprowadzić? Chcę. To dopiero teraz, w tym miejscu, będziesz mogła odbierać od Boga precyzyjne informacje. Jeżeli by nie było tego pragnienia, chęci przeprowadzenia się do Warszawy, tak? To nie byłoby szans na to, abyś mogła otrzymać prowadzenie. Pierwszy głos Boga do człowieka to pragnienie. Czego pragniesz? Człowieku. Za dużo wolności. Za dużo. Religia nie może tego znieść. Religia, zobaczcie. Każde spiętrzenie, które w tej chwili na przykład w tobie powstaje, pod tytułem: nie, to niemożliwe, że to czego pragnę, to jest głos Boga do mnie. To jest religia. Religia. Religia mówi do ciebie tak: masz szukać Bożego głosu w każdej dziedzinie. A Bóg mówi tak: będę do ciebie mówił dopiero wtedy, kiedy ustaniesz na pragnieniu, które w ciebie włożyłem. Czego pragniesz? Spodni chcę. Popatrz. Jaki? Rozmowa z Bogiem. Wąski. Rozumiesz? Niebieskich czy czarnych? Patrz, rozmawiaj. Niebieskie chcę. To chodź i pokażę ci promocję. To jest prowadzenie pańskie. Rozumiesz, o co chodzi? A jak ktoś się poddał takiemu systemowi na zasadzie: kurczę, no nie wiem, może rzucę monetą, może coś tam... Zaburzony człowiek. No. Zaburzony człowiek. Do uwolnienia, terapia częstokroć, bo inaczej kość w ogóle... No ale właśnie powiem szczerze, że ja miałem do teraz trochę już, że tak powiem, jest to proces już posunięty w dobrym kierunku, ale miałem takie coś, że mówię: kurczę, nie wiem, jaki numer wybrać pizzy. Znaczy, tak? Kurczę, dobra, wpisuję w ten jakiś generator losowy od 1 do 16, numer i jak, dobra, nie będzie. Żeby nie było, że wolno podejmie decyzję. Okultyzm wchodzi natychmiast, kiedy nie jesteśmy w stanie zwerbalizować pragnienia. Brak werbalizacji pragnienia natychmiast, podkreślam, natychmiast otwiera cię na okultyzm. Bo szeroko pojęty okultyzm, szeroko pojęty, tak? Gdzie na przykład chybił trafił, to jest okultyzm, wiecie o tym.
Znaczy, to, bo to nie do końca było tak, że ja mówię teraz, która będzie najlepsza, tylko nie chcę wydłużać tego czasu podejmowania decyzji, a najlepsza. Nie, ale mimo wszystko zaczynasz igrać ze zwierzchnością, która się nazywa, rozumiesz, Książę Szansy. Taki demon jest. To jest okultyzm. Już nie powiem okultyzm, wiesz o co chodzi. Panie, powiedz coś do mnie. A cały prosty lud weselił się w mieście i nastał spokój. Okej, okay, idę na dyskotekę. Tylko tam dalej jest takie króciutkie zdanie, no nie? I zabito tam Atalię. W tym samym wersecie. I zabito tam Atalię. Chodzi o to. Najpierw pragnienie. Chcę, żebyście zrozumieli bardzo ważną rzecz. Żeby wyraźnie słyszeć Boga, musisz odważnie zwerbalizować swoje pragnienia. Inaczej nie będziesz mógł się z Nim porozumieć. Będziesz źle szukał. Jak będziesz źle szukał, to źle znajdziesz. Bóg nie mówi do ciebie poza twoimi pragnieniami, bo On sam je w ciebie włożył. To jest materiał podstawowy. Materiał podstawowy. Kiedy ludzie mówią, ja nie wiem czego chcę, ja mówię, do uwolnienia. Natychmiast. Człowiek, który nie wie czego chce, to człowiek zaburzony. Rozumiecie? Nie, to nie znaczy, że w każdej dziedzinie my wszystko mamy wiedzieć, ale ja dzisiaj tutaj stoję i ja wiem czego chcę. Jak ty mnie zapytasz, o takie rzeczy. Artur, chcesz jeść? Chcę lub nie chcę, tak ci odpowiem, ok? Chcesz pić? Chcę lub nie chcę. Chcesz pieniędzy? Chcę lub nie chcę. Niech wasze tak będzie waszym tak, a wasze nie waszym nie. Zawsze ode mnie usłyszysz odpowiedź tak lub nie. Ode mnie nie usłyszysz odpowiedzi, wiesz co? Nie wiem. No nie wiem. Zapytam Pana. Zapytasz głowy swojej lub szatana. Głowa twoja lub szatan podpowiedzą ci, czego chcesz. Nikt na świecie nie ma wglądu w to, czego chcesz. Jedynie Bóg i ty. Jeżeli masz problem na poziomie określenia swojego chcenia, to jest problem natury zaburzenia umysłu. Najprawdopodobniej boisz się. Boisz się marzyć. Boisz się pragnąć. Gdzieś zostałeś zraniony w życiu. Boisz się sięgnąć dalej, rozumiesz? Werbalizujesz to, co było kiedyś i przerzucasz przyszłość. Jakąś robisz, jakiś manewr umysłowy. I stąd jest problem. Pytanie, chcesz mieć żonę, czy chcesz mieć męża? No nie wiem, nie wiem, jak Pan chce, nic Panu do tego. Przestań, Pan się zacznie odzywać wtedy, kiedy mi powiesz, czy chcesz mieć męża, czy żonę. Pan się zacznie odzywać. Jak ty stajesz bez, ja chcę mieć żonę, halleluja! Będą pytania pomocnicze, jaką tą żonę byś chciał mieć? Nie wiem jaką, żeby po prostu, żeby była ze mną. Wiesz o co chodzi, no w ogóle człowiek. A może być ze stwardnieniem rozsianym? Od razu będzie dobre na pasyci? No bo to takie głupie teksty, żeby była, no ta będzie. Tak? Bez sensu, ok? Nie ma takich ludzi, którzy tak chcą. Na pewno nie chcesz żony czy męża ze stwardnieniem rozsianym. Ok? Na pewno nie. Nie mów mi takich rzeczy, że ci nie zależy, bo jak ty do mnie mówisz, że ci nie zależy, jak i może jaka żona, to znaczy, że jesteś zaburzony, lękowe zaburzenia masz. Ktoś cię zranił i teraz tak rzucasz, wypierasz. Rozumiesz? Po prostu wypierasz cały czas coś z siebie. Nauczyłeś się takiego systemu obronnego i tak se żyjesz. I potem to wtłaczasz to, mówisz, Pan mi, to pan, w odpowiednim czasie Pan mi pokaże. Nic ci Pan nie pokaże, bo Pan nic nie pokazuje. Pan mówi, czego ty chcesz? Ja nieraz do ludzi mówię, ja miałbym, ktoś szuka żony ten czas, ja bym miał 3 żony w tym czasie. Rozumiesz? Kurczę. Bo ja wiem, czego ja chcę. Rozumiecie, o co chodzi? Ja w ogóle wiem, czego chcę.
Ja mogę nie wiedzieć, kogo chcę. Bo ja mogę nie znać tej osoby, rozumiecie? Ale ja wiem, jaka to ma być osoba, tak? No kurczę, to dla mnie proste jest, jaka to ma być osoba. Ja jestem zdrowy, tak? Normalnie zdrowy i normalnie wiem, jaka w ogóle ma być moja kobieta. Tak samo jak wiem, co chcę zjeść. No wiem, no ja wiem. To trudna sprawa, będzie, co chcę zjeść? No chcę coś zjeść. Tak to mnie zapytał, Artur, a co byś, co chcesz zjeść, Artur? Co chcesz zjeść? Indyka. Dobra. Jak no nie mam indyka, no to kaczkę bym zjadł, lubię też kaczkę. Ale ja mu nie powiem, zrób mi cokolwiek, rozumiesz? Bo on mi nasra w rondel lutowany przyniesie, chcesz mam. Rozumiesz? Nie cokolwiek, jakie cokolwiek. Co chcesz? Pyta Pan. Jeszcze raz 21 werset. A gdy będziecie chcieć, to Wam powiem dopiero. A jak nie będziecie chcieli, to nic Wam nie powiem, bo się nie będę, bo ja nie rozmawiam z ludźmi, którzy nie chcą. Bo ja im włożyłem chcenie do środka, a oni mówią fą chcenie. Wypieram, bo ja się jestem poraniony, nie interesują mnie te chcenia. Powiedz mi, Panie, co mam robić? Mówi, chcenie Ci dałem. Wróć do chcenia. Uzdrów się, wróć do chcenia, rozwiń system marzeń i zaczynamy bajerę dopiero. Bóg rozmawia z marzycielami. Tylko. Bo Bóg jest marzycielem. Bóg nie rozmawia z ludźmi, którzy nic nie chcą. Kiedyś jeden usługujący pojechał na usługę do kościoła. Zaprosili go. Namaszczenie było tak ciężkie, że można było ciąć atmosferę nożem. Stał i mówił, ludzie, czego chcecie od Boga? A oni siedzieli i się patrzyli. Mówię, a może cokolwiek chcecie? Chcecie coś? Mówi, jest namaszczenie! Do tego, żeby sięgnąć po swoje cuda. Jakaś tam kobitka wychodzi do niego, taka starsza, bo ja, mówi, potrzebuję uzdrowienia. Nie zdążyła dojść, jak ją robnął Duch Święty, wpadła w rzędy od razu człowieku. Rozumiesz? On mówi, ludzie, chciejcie! Ja jeździłem po religijnych kościołach. Ja miałem takie akcje. Ja stawałem przed kościołami różnymi, zielonoświątkowymi, ja mówię, chciejcie coś. Czego chcesz? Jezus podchodzi do człowieka sparaliżowanego 40 lat. Facet jest zajechany jak koń szmaciarza. I mówi do niego tak. Co chcesz, żebym ci uczynił? Ty, co to w ogóle za tekst jest? To jest jego serce właśnie. Rozumiesz, o co tu chodzi? Tak on jest. On ma taką naturę, że podchodzi nieważne, co on widzi. A może facet w tym drodze? On wyparł swoje zaburzenie, proszę ciebie, to jest nieważne, że jestem sparaliżowany, ważne jest, że dostaję cash, proszę ciebie, przynoszą mi tamten mi ziutek przynosi zupę, ten mnie, proszę ciebie, masuje stopy, rozumiesz? I to ile jest w porządku? Ja chcę drobcy. Tak? On zawsze pyta, co chcesz, żebym ci uczynił? Ślepy siedzi przy drodze, no. Ślepy syn Tymeusza. On przychodzi do mnie, człowieku, no przecież to jest groteskowe. Co chcesz, żebym widział? Stary. Pragnienie, pierwszy głos Boga do człowieka. Pamiętacie sześciokąt, o którym mówiliśmy? Prawda, odwaga. On w tym, tak, umieszcza pragnienie. Wiesz, jakie twoje pragnienie będzie? Prawdziwe, oparte na prawdzie. Odważne, czasami przerastające ciebie. Rozumiesz? Wymagające zaufania. Takie będzie to pragnienie. To nie będzie pragnienie, proszę ciebie, takie, na które będziesz mógł sobie zarobić ze swojej pensji. Jak na przykład marzysz o samochodzie, to nie marzysz, powiedzmy, zarabiasz 3000 zł miesięcznie i ty nie marzysz o samochodzie za 2000. Marzę. Chciałem mieć takiego w ogóle... że chociaż trzy koła miał. Trzy, panie, w ogóle jaki jestem, jestem skrapny człowiek. 2800 widziałem, miał trzy koła. I drzwi nie miał też jednych, ale też panie, no stopa, mówię, to jestem bogaczem. Mówię, mogę i takim jestem. Nie, nie marzy się o samochodach za 2800, a rozumiesz? Bo za 2800, rozumiesz, to na ulicy ci coś dadzą.
Będziesz marzył, to ci coś dadzą. Mój znajomy. Mój znajomy, wierzący człowiek. Ale w strasznym stanie, będący w tamtym okresie czasu, wyszedł w ogóle z kościoła i szedł sobie. I podeszło do niego dwóch bandziorków takich i chcieli go okraść. On się do nich odwrócił i opowiedział im swoją historię. Historia była tak dramatyczna, że dali mu 50 złotych. Jak on mi to opowiedział! On mówi, miałem depresję, byłem w strasznym stanie, popatrzyłem na nich. Mówi, panowie, coś wam powiem. I opowiedział im w ogóle, w jakim jest stanie psychicznym, nie? Jeden bandzior miał 50 złotych, masz, mówi chłopie. Ty, chcieli go ściesionować, napaść. Rozumiesz? Takich chrześcijan jest masa. Nie marzy się o samochodzie za 2800. Idziesz i patrzysz, stoi samochód za 200 tysięcy. I patrzysz, proszę ciebie, i mówisz, o jaki fajny samochód, chciałbym go mieć. Dobrze, to dobrze. Nie słuchaj religijnych ludzi, którzy ci powiedzą, to jest próżność. Nie, to nie jest próżność, to jest marzenie. Chcesz mieć furę za 200 tysięcy. Bardzo dobrze. To nie znaczy, że jesteś na nią najarany jak szczerbaty na suchary. Nie jest to twój bałwan. Możesz żyć bez tej fury, ale marzysz o takiej furze. Nie marzysz o furze za 2800. Na przykład. Bo Bóg nie wkłada ci marzeń, które można zrealizować za pomocą ludzkich możliwości. Bóg zawsze daje marzenia większe niż twoje możliwości. Dlatego potrzebna jest nam wiara. Do zrealizowania każdego Bożego marzenia potrzebna jest wiara. Jak jest jakieś marzenie, że niepotrzebna jest wiara, to gówno nie marzenie. Rozumiem, o co chodzi. To jest po prostu twoja kalkulacja czysta. Tu odłożę, tam uskubię i sobie kupię żeńcha. Rozumiesz? Jakąkolwiek żonę chcę mieć. Ja cię zaprowadzę, chcesz jakąkolwiek żonę mieć, zobaczysz, to nie będziesz wiedział, że to facet czy mężczyzna. Po dudzie pęknięte, z gipsem, perfumy, pijenie, a problemy. Zawsze była jakaś babka, tak? Marasz, jakakolwiek. Ma gips na nodze, nie ucieknie. A zdradził, czy też nie zdradzi, bo ktoś by musiał pić tydzień, żeby z tego łóżka. To za bzdura! Ale w takich kategoriach myślę umysły nieprzemienione. A Bóg daje pragnienia. Jakie daje? Wielkie. Wielkie. Bóg mi dał wielkie pragnienia. Wielkie pragnienia. Stanąłem przed nim, powiedziałem, chcę głosić do milionów ludzi. Nie interesuje mnie trzech, nie interesuje mnie pięciu. Interesują mnie miliony ludzi. Chcę uzdrawiać masy ludzi. Chcę uwalniać, chcę wskrzeszać. Chcę, żeby na mój widok diabeł srał w gacie. Tego chcę. Tego chcę. Chcę mieć tyle pieniędzy, żeby budować sierocińce. Tego chcę. Chcę, żeby ludzie łapali się moich spodni, tak? I byli uwalniani od demonów. Tego chcę. Chcę, żeby moim imieniem się błogosławili, a inni, żeby się przeklinali. Tego chcę. Chcę być jak Izrael. Ktoś mówi, co to jest? A mnie marzenia Boże. Takie mam marzenia Boże. Chcę być szczęśliwy. Chcę mieć szczęśliwe małżeństwo. Chcę mieć fajne dzieci. Tego chcę i tego nie puszczę. Rozumiesz? Ja wiem, czego ja chcę. I teraz co? Ja przychodzę do niego i mówię, wiem, czego chcę. A on mówi, to teraz ci dzieciaku powiem, jak to zrealizować. I tu się zaczyna rozmowa z Bogiem. A nie, że stoisz, proszę ciebie, rozumiesz, wybiedzony, rozumiesz, jak szczur w żelaznym sklepie i ty mówisz, poprowadź mnie! A Bóg mówi, ale po czym? Cię poprowadzić. Tutaj jest napisane, jeżeli będziesz chciał pójść w prawo lub w lewo, czyli ten człowiek musi w ogóle chcieć pójść primo, a sekundo, to on musi albo w prawo, albo w lewo chcieć. Czyli on jasno wie, czego chce, tak? I teraz przychodzi prowadzenie Boże. Bo to, że on chce iść, i albo w prawo, albo w lewo zostało mu włożone w formie pragnienia. Amen? To zostało zrobione z nim. Bo on wstał z rana i mówi tak, ja chcę pójść albo w prawo, albo w lewo. Panie, które? O, to jest prawidłowe podejście do Boga. Jak Bóg mówi, to ja ci powiem teraz. Usłyszysz głos wyraźnie. To jest droga, którą masz iść. A nie,
Panie, gdzie mam pracować? Nie, gdzie mam pracować? Nie wiem. Nie wiem. Gdzie mam pracować? W składzie desek. Wysłałeś CV gdzie? Nie wiem, nie wysłałem, bo nie wiem, gdzie mam wysłać. Na poczcie. Na poczcie. Wyślij CV. Poczta. Mailowa, normalna. Gdzieś tam wyślij. A gdzie się mówi, gdziekolwiek pani chce pracować? No jest niesamowita taką robota, wręcz wybieranie gnoju, proszę cię. Też to tak, nie wiem, czy mam pracę w biurze. Aha, to ty wiesz, że chcesz pracę w biurze. Tak? Masz o pracę w biurze? No tak, masz o pracę. To czemu do mnie mówisz, że chcesz czegokolwiek i chcesz, żebym cię gdziekolwiek posłał? No to cię posyłam do gnoju. Pasuje ci? Nie pasuje. I że mówię, jakiś mam chaos w głowie, co mam zrobić? Rozumiesz, o co chodzi? Najpierw 6 godzin modlitwy w innych językach. Najpierw. Tak? Potem 300 pompek. I zastanów się nad tym wersetem. Ludzie nie mają bladego pojęcia o podstawowych rzeczach. Że jeżeli jest napisane w Piśmie Świętym, tak? Że najpierw jest chcenie, a później jest prowadzenie, to tak jest do skończenia świata. Do skończenia świata, bo to jest zasada. Tak jak pojedynce jest dwójka. Tutaj mam pójść, bo chcę iść i wiem, że albo w prawo, albo w lewo. A jak nie wiesz nic, rozumiesz, nie wiesz czego chcesz, to znaczy, że masz zawirowany umysł. I trzeba rozpocząć pracę z twoim umysłem. Bo normalny umysł wie, czego chce. Wie, czego chce. Rozumiesz? Są ludzie, którzy tak się boją chcieć, że wstają z rana i mówią, panie, w co mam się ubrać? Rozumiesz? W co mam się ubrać, panie? Powiedz mi, panie. I oni potem ubierają się i mówią, pan mi powiedział, żebym to założył. Ja mówię, ty głupoty takie pieprzysz. Mówię, rozumiesz, o co chodzi. Pan ci powiedział. Musisz, takie coś sobie zrobiłeś w głowie, to Pan do ciebie mówi, bo ty cholery nie potrzebujesz tego głosu Pana, tak? I ty w ogóle sobie już wymyśliłeś, że to ci Pan powiedział. Pan nie powiedział ci, w co się masz ubrać. Rozumiesz? Bo Panu to jest wsio równo, w co ty się ubierzesz, tak? Bez różnicy mów, co ty się ubierzesz, tak? Możesz się nie ubrać też. W ogóle to nie o to chodzi. To nie tak. Czego pragniesz? Czego pragniesz? Rozumiesz? Ludzie się boją tego, bo to jest tak wielka wolność. Och, czy ja dobrze pragnę? A może to jest ściała? Nie wiem, czy to jest ściała. Co chcesz zrobić? No pragnę zabić sąsiada. No dobrze. Sprawdźmy to w tym sześciokącie wczorajszym. Czy zabicie sąsiada mieści się w gabarytach prawdy Bożej? No nie, no to nie od Pana. To chce nie wyżył, nie bom. Rozumiesz? Bo ton głosu Boga to jest prawda. No i miłość. Rozumiem. Miłość na przykład, tak? To jak to jest w innym tonie niż prawda, miłość, zaufanie, odpuszczenie grzechów, odwaga, prawda? No to nie od Pana. W tym sześciokącie szukamy pragnienia. Aha, to są te pragnienia. Aha, fajne, ale ma pragnień. Rozumiesz, o co chodzi? Takie. Ja nie wiedziałem, mam tyle pragnień. To teraz ja sobie odważnie będę robił. Mam, no co chcę? Chcę to. Rozumiesz? I cały czas myślenie, a czy to na pewno, Ja mówię, uspokój się, zacznij w ogóle wierzyć. Może wierzący jesteś, zapomniałeś? Weź uwierz w to, że jeżeli coś się mieści w tym sześciokącie, ton głosu Boga jest sformowane jako pragnienie u ciebie, to jest na pewno z Boga, na pewno z Boga. Więc przestań się łaskawie zajmować innymi sprawami, tylko weź sobie, ustaw te w ogóle swoje pragnienia i zacznij tam szukać Bożego prowadzenia. W tych pragnieniach. Weź sobie to wyrysuj, napisz, nie wiem, kółeczko numer 1, powiem ciebie, to chcę, kółeczko numer 2 chcę to, kółeczko numer 3 chcę to. I powiedz, panie, prowadź mnie tu, bo ja cię tu poprowadzę, pokażę, zrobię, dzieciaku, ja jestem w ogóle jestem uczciwy. Powiedziałem, że poprowadzę, to poprowadzę. A chrześcijanie wywalają to i mówią, prowadź. Ja mówię, krzycz chcę więcej. Rozumiesz? Krzycz. To tak jak proszę ciebie,
Eliasz, jak się cieli w ogóle włóczniami, w ogóle jej krzyczeli, wzywali imienia Bala. A Eliasz siedział i mówi, pewno śpi. A bo mówi, nie ma czasu. Bo głośniej, głośniej. I krzyczył, to był dopiero szyderca. Nie mówił, że ja jestem szyderca. On był szyderca. Chodzi o to, żebyście zrozumieli, że najpierw jest pragnienie. I nie wolno się bać marzyć. Nie wolno tego. Marzenia się ustawia hierarchicznie, przygląda się im. Rozumiesz, o co chodzi? Są małe marzenia, są średnie, są większe, są tak potężne, że proszę ciebie, się strasznie ich boisz. Ale zacznij realizować te pierwsze. Zacznij szukać Bożego prowadzenia w tych małych, pierwszych marzeniach. Tak? Małych, pierwszych marzeniach. Nie bój się w ogóle marzyć. Bądź marzycielem. Uruchom się. To religia cię powiązała, nałożyła ci w śruby na głowy, mówiąc, że nie masz prawa marzyć, ty nie masz prawa tych rzeczy robić, to Bóg cię ma prowadzić, a Bóg prowadzi przez pragnienia na dzień dobry. To taki Bóg. Pragnienie. Co to jest pragnienie? Pragnienie to jest po pierwsze chęć realizacji zrobienia czegoś. To jest chęć realizacji. Tak? Chęć. Pojawia się chęć zrealizowania czegoś. Pragnienie. Chcę to zrealizować. Chcę ugotować dzisiaj dobry obiad. Takie mam marzenie. Przyjdzie mój mąż i chcę mu wspaniały obiad ugotować. Na przykład chcę. Kasia wstała z rana, takie ma marzenie, takie codzienne, nie mówię o większe marzenie, chce zbawiać świat, a dzisiaj ma takie marzenie codzienne, dzisiaj chcę mojemu mężowi zrobić wspaniały obiad. Tego pragnę. I tutaj zaczyna się prowadzenie Boże. Ojcze, jaki najbardziej po Arturowi smakuje? I ona odbiera coś. Wiesz, kiedy ona odbierze? Wtedy, kiedy ona zapragnęła zrobić Arturowi obiad. To jest miłosne pragnienie. To jest prawdziwe pragnienie. I ona odbierze prowadzenie. Jaki obiad zrobić? Jak ona odbierze prowadzenie, jaki zrobić obiad, zada następne pytanie. Gdzie mam kupić najlepsze produkty? I ona się dowie od Ducha Świętego, gdzie ma kupić najlepsze produkty. Rozumiesz? Ona je kupi, przyjdzie do domu i powie, Duchu Święty, poprowadź mnie, posłuchaj, w zrobieniu tego obiadu, żebym zrobiła to perfekcyjnie, żeby każda rzecz była co do sekundy zrobiona, jak należy. I Duch Święty ją poprowadzi w tym. Wiecie, kiedy ją zaczął prowadzić ten Duch Święty? Kiedy ona ustała sobie w sześciokącie, rozumiesz, tonu głosu Boga i odebrała pragnienie. Czyli chęć zrealizowania czegoś. Pragnienie to też dążenie do czegoś. Czyli, że ja do czegoś już dążę. Pragnienie to również życzenie sobie czegoś. Pragnienie również to ambicja pewnego rodzaju. I oczywiście cały czas mówimy o zdrowym człowieku, o zdrowej duszy. Pragnienie, przyjaciele, wizualizuje się w środku u nas, w naszym umyśle, czemu mogą towarzyszyć różne emocje, prawda? Jako marzenie. Marzenia to wyobrażenia występujące w czasie pełnej świadomości. Wyobrażenia występujące w czasie pełnej świadomości. Nie mówimy teraz o momentach zachwycenia, kiedy jesteś pod wpływem jakiegoś działania Świętego Ducha. Nie o tym mówimy. Mówimy o tym, że sobie siadasz i werbalizujesz pragnienie. W środku wizualizujesz to sobie. Zaczynasz o nim mówić, myśleć i je oglądasz. Rozumiesz? Marzę o czymś. Marzę o czymś. Przestań bać się marzyć.
Siadaj i masz! Zamiast zajmować się blokowaniem tego, stań się marzycielem! Oglądaj siebie w firmie! Albo człowieka, który prowadzi tą firmę. Zainspiruj w swojej wyobraźni biurko, kwiat, człowieku, szybę. Zrób to! Rozumiesz? Oglądaj siebie, jak odrzucasz przed ciebie klapę garnituru, jest napisane Hugo Boss. Zrób to! Czemu tego nie zrobić? Wyobraźnię dał ci Bóg. Spieprzyłeś to, będąc w świecie. Zamieniłeś ją na demoniczną fantazję. Fantazja nie jest od Boga. Wyobraźnia jest od Boga. Fantazja opiera się na nieracjonalnych wyobrażeniach. Rozumiecie? To jest fantazja. To są nieracjonalne wyobrażenia. Wyobrażamy sobie rzeczy racjonalne. Nie wyobrażamy sobie, tak? Że mamy skrzydła. Rozumiesz? Nie możesz wierzyć, że będziesz miał skrzydła. A wiesz, dlaczego nie możesz wierzyć o skrzydła? Dlatego, że ludzie nie mają skrzydła. Za wyjątkiem Prometeusza oczywiście. Ludzie nie mają skrzydła. Nie mają trzech nóg. Rozumiesz? Tak nie mają ludzie. To jest fantazja. Diabeł chce, żeby ludzie utknęli w fantazji, żeby nią zabrudzili swoją wyobraźnię. Wyobraźnia to pole, tak, na którym mają powstawać wizualizacje marzeń. Jeżeli ty pragniesz być ewangelistą, to twoja wyobraźnia musi być zagospodarowana marzeniami o tym, że ewangelizujesz. Musisz widzieć siebie, jak stoisz i mówisz Jezus! I tłumy padają pod mocą. Musisz być tam ty, a religia ci będzie wmawiać, to jest pycha. Ty siebie tak nie oglądaj tam. Ty lepiej bądź skromny. Rozumiesz? Nie. W twojej wyobraźni masz wizualizować marzenia. Nie bój się tego, bo to początek mówienia Boga. On kocha takie rzeczy. On ci to dał, to wielki marzyciel. Czy rozumiesz to, że jesteś skutkiem jego marzeń? On cię wymyślił, wyrysował w swoim świętym umyśle, a potem cię stworzył. Taki to Bóg. To nie dyrektor, który stoi w ogóle i ci jakieś wytyczne daje do życia. Tam idź, zrób to, zrób to, zrób to. W ogóle wiele o co chodzi. To prawo! Prawo, które sprało nam głowy wszystkim. Umieściło nas w dziwacznych miejscach. W miejscach wyrobników. Zrobiło znak w ogóle żebraków. Bóg chce, żebyś marzył. Jeżeli widzisz, że twoje marzenia nie pasują do tonu głosu Boga, to w ogóle wywalaj je, bo wiesz, że to nie te. Bo to znaczy, że to są szczątki twoich fantazji głupkowatych. Ludzie mają takie fantazje, że to się w głowie nie mieści. Kiedyś zbadano na poziomie seksualnym fantazję mężczyzn. Mężczyźni na przykład marzący o tym, że on spotyka w windzie dziewczynę i on z nią ma seks w windzie. Psycholodzy zbadali, tak, że 6% mężczyzn jest w stanie odbyć stosunek seksualny podczas jechania windy z kobietą, którą spotkali w ciągu paru sekund. Wiecie dlaczego? Bo poziom stresu jest tak silny. Nie będą mieli erekcji. Ale w główkach facetów takie coś jest! No spotyka, jest tam laska, coś tam się dzieje, wiesz, i on w ogóle kozak, żaden kozak! Rozumiesz? Poziom stresu jest tak wysoki, że nie będzie miał wzwodu. Koniec. Dziękuję bardzo. Co to jest? Fantazja! To fantazja. Rozumiecie, o co chodzi? Bo naoglądał się filmów pornograficznych, które ciebie gość zasuwa na 16 wiagrach i on myśli, że on jest to. On to jest on. Tak?
A on człowieku po tej akcji w filmie mało zawału nie dostanie. Później trzeba go cucić, tego chłopa. Rozumiesz, tego pornosa tam. To fantazja, fantazja. To nie jest wyobraźnia. Ja rozumiem, to jazdy, demoniczne jazdy. To diabeł chce, żebyś siedział w byle czym, żeby nie uruchomić tego, co jest prawdziwe. Tak? Wyobrażasz sobie, rozumiesz, że latasz tam miotle, rozumiesz, fantazujesz o tym, zamiast jasno widzieć siebie, proszę ciebie, w normalnym samochodzie za 200 tysięcy. Tak? Którym jedziesz głosić Chrystusa. Popaprało nam się w głowach, dlatego że przez lata siedzieliśmy w takich klimatach. No. To się stało naszą kulturą. Normalne to jest. Nie, nienormalne. Czyścimy to, wywalamy wszystko, co jest fantastyczne. Wywalamy fantastyczne rzeczy z naszej wyobraźni i wizualizujemy pragnienia, czyli maszyny, zgodnie z Bożym standardem. To robią ludzie Boży. Tak mają ludzie Boży w ogóle funkcjonować. Rozumiesz? Ty musisz siebie widzieć, swoje życie odpowiednio widzieć. Tak? Musisz marzyć odpowiednio. Jego precyzyjny głos przede wszystkim koryguje wszelkie odstępstwa od marzeń i pragnień, które on włożył w naszego ducha. Kiedy stajesz na swoich pragnieniach i zaczynasz szukać precyzyjnego kierowania, to najpierw co zrobi? Wyeliminuje, tak, wszystkie fałszywe rzeczy. Ten głos wyeliminuje fałszywe rzeczy. Precyzyjny głos Boga najpierw wywali bałwany z twojego życia. Co tu jest napisane? Wtedy, czyli kiedy? Kiedy już stanąłeś na tym, co chcesz i odebrałeś prowadzenie, wtedy będziesz uważał na nieczyste swoje rzeźbione bałwany, etc., etc., etc. Czyli prawidłowe kierowanie, precyzyjne kierowanie Boga powoduje, że najpierw wywalasz z siebie wszystkie niepotrzebne rzeczy. Wszystkie niepotrzebne kierunki zostają zamknięte. Znikają zbędne, proszę ciebie, dziwactwa, które są w tobie, jakieś dziwne chcenia, jakieś bałwaneczki człowieku natury psychofizycznej, rozumiesz, odpadają różne dziwne w ogóle twoje chęci w relacjach, rozumiesz, już ci się nie chce. I się dziwisz, nie chce mi się już, nie chce mi się już być z tym człowiekiem. No pewnie, że dlaczego ma ci się chcieć? Siedziałeś w fantazji kupę czasu, myślałeś, że to zbawiciel twojego życia, a teraz ci się nie chce. Normalne. Bo to nie było Boże. Rozumiecie? Tak to działa. To bardzo poważny przekaz proroczy jest tutaj. Aby słyszeć wyraźnie głos Boga, należy zacząć od odtwarzania swoich marzeń i pragnień, które zostały w nas złożone. Musisz odtworzyć to wszystko. W ogóle zadanie twoje to jest odtworzyć twoje marzenia i pragnienia. Poukładać je sobie. Równiutko. Bóg to jest Bóg porządku. Wahio, to są porządki Boże. Czego pragniesz, moje dziecko? Czego ty chcesz? Do Warszawy chcę pojechać. I tam zacząć moje życie. I dobrze, ja cię poprowadzę. Pokażę ci, gdzie masz pójść. Rozumiesz? To są tego rodzaju rzeczy. Twoje uszy usłyszą słowo, które zwróci się do ciebie. Posłuchaj, tylko słyszenie głosu Boga i postępowanie według Niego daje pewność chodzenia poza systemem bałwochwalstwa.
On tak cię poprowadzi, że ty ominiesz, będziesz omijał te zbędne rzeczy w swoim życiu. W ogóle prowadzenie Boże, ono najpierw ma na swoim celu to, żebyś ominął te wszystkie zbędne rzeczy, zbędne kontakty, zbędne relacje, zbędne w ogóle angażowanie czasu, rozumiem, to jest zbędne. Wiecie, ile my zbędnych rzeczy robimy? Zbędnych. Co ja wam powiem? Jak zacząłem precyzyjnie słyszeć Boga, ja w ogóle masę rzeczy odrzuciłem w swoim życiu. Raptem okazało się, że to były wybryki moje w takiej wyobraźni, fantazji w ogóle. Wybryki różne. Okazało się, że zostało trochę racjonalnych rzeczy. Ja mówię, okej, rozwinę to, Boże, będę marzył. Będę o tym myślał, będę w ogóle sobie to powtarzał. Tak? I zaczęły się dopiero tworzyć konkretne rzeczy. Zaczęły wiedzieć, jak, gdzie. Pamiętajcie, bałwany są bardzo dobrze zakamuflowane. Są pokryte złotem i pokryte srebrem. Posiadają pozór zbawienia i pozór świętości. W naszym życiu bardzo wiele rzeczy, zafałszowań różnych, posiada pozór prawdziwości. Ale precyzyjne prowadzenie Boże, ono sprawi, że będziesz to omijać. Że to rozpoznasz, że to wyrzucisz. Że spojrzysz na właśnie z tego sześciokątu tonu głosu Bożego, ty spojrzysz i popatrzysz i powiesz, ty, no kurczę, no w życiu te marzenia to nie są od Boga. Won. Te chcenia też nie. Won. Aha, w tym siedziałem. Boże, przepraszam Cię, że siedziałem w tej głupocie. Won. Patrzę, zostało sześć. Aha. Taki płytki jestem. Nie płytki, tylko to jest to prawdziwe, co zostało. Rozumiecie? Agata jak zaczęła ćwiczyć, zaczęła zwalać te kilogramy i mówi tak. Kurczę, mówi, gdzie ja te mięśnie mam? Nie? Ja mówię, no właśnie, zrzuciłaś 20 kilo tłuszczu na razie. Rozumiesz? A ona mówi, ale zobacz, ile jeszcze jest. Ja mówię, tak, bo o co chodzi? Prawidłowa suplementacja i tlen doprowadzają Cię do miejsca, rozumiesz, jaka jesteś prawdziwa. Te 20 kilo, które miałaś nadwyżki, to była w ogóle fikcja literacka, to nie byłaś Ty. To miałaś nadwyżkę. I jeszcze mówię, zjedziesz. Bo jeszcze, mówię, nie mamy tu mięśnia. Jeszcze mamy grubą tkankę tłuszczową w pewnych miejscach. I jeszcze piątkę spadnie. Zjedziesz do poziomu, tak? Zero. Czyli takiego poziomu, jaki stworzył Ci Bóg. Do takiego poziomu tłuszczu w ogóle w Ciebie. Takiego poziomu zjedziesz. Rozumiesz? Często może zostać mało marzeń w Twoim życiu. Ale to będą te prawdziwe. Jak przeprowadzisz to przez filtr, to się okaże, że masę rzeczy w ogóle było niezgodnych z prawdą, niezgodnych z miłością. Rozumiesz? Rzeczy, o których w ogóle uważałeś, że to jest w ogóle coś od Boga, to zobaczysz, że to nie ma nic wspólnego z wiarą. Tak? Że to jest lękowe. Wiesz? I od razu kopa, bon. Rozumiesz, o co chodzi? Bez żadnych tego to rozstawaj się, bo to jest zbędna nadwyżka. Zbędna. Spadaj z wagi. Rozumiesz? Nieważne do jakiego stopnia, do jakiego ważne, żebyś zjechał do poziomu zero. To się nazywa wyzerowanie w życiu chrześcijanina. Każdy chrześcijanin musi się wyzerować. My wchodzimy, ludzie, do królestwa bardzo otyli. Rozumiecie? Bardzo otyli wchodzimy. My mamy pełno różnych rzeczy w sobie. Jezus mówi tak. Wąska jest droga. Wąska jest brama. Tak? I mówi, bardzo trudno bogatemu wejść do królestwa. To ani nie jest kwestia tego, rozumiecie, że to chodzi o uczynki czy inne tego typu rzeczy, czy o majątności, tylko chodzi o zasób, który człowiek wnosi, kiedy idzie do królestwa. My wnosimy kupę zbędnych rzeczy, wyobrażeń, które są fikcyjne, marzeń, które nie są od Boga. Rozumiecie, o co chodzi? Wiecie, Jezus mówił, że
prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż bogaty wejdzie do królestwa. Ucho igielne to jest brama w Jerozolimie. Najcieńsza brama. To nie jest w ogóle ucho wigle. To głupota jest. To jest cienka brama. I ta brama jest tak cienka, że jak tam wchodzi, wielbłąd i ma na sobie takie pakunki, no nie, to on się strasznie ociera o ściany tej bramy. Nie? To źle zbudowana brama została. Jest napisane, że prędzej wielbłąd wejdzie przez ucho igielne, tak, niż bogaty do królestwa. Jezus porównuje bogatego, takiego człowieka, który ma wielki potencjał w sobie i chce się dostać, rozumiecie, węglawę Bożą. A to jest kwestia odchudzenia. To trzeba zwalić to wszystko. Czytałem, że to jest takie wejście nocne, jak już jest zamknięta brama miasta, żeby ci podróżni, którzy się przyszli nocą, żeby weszli i tam już takie właśnie wielbłąd z pakunkami wiecza je zdjąć i ręcznie przenieść. I no, bo to cienkie tak. Jak do tego popatrzyłem na to, mówię, to kurczę, to no, cienka brama, no cienka. Inne są potężne, te brama ta jest taka byle jaka, nie? To właśnie może dlatego już tak, może nieźle zbudowali to takie, jak ty powiedziesz. Chodzi o to, że my musimy się odchudzić, rozumiecie? Odrzucić te rzeczy. A one często mają pozór pobożności. O, miałem takie święte zamiary, miałem takie cudowne w ogóle koncepcje. Bo bałwany są powleczone srebrem i powleczone złotem. Ale to jest bałwan dalej. Srebro to jest symbol zbawienia, złoto to jest symbol świętości. Rozumiecie, o co chodzi? System bałwochwalczy jest bardzo dobrze zakamuflowany. Ludzie mówią, wiesz, nieraz jak rozmawiam z ludźmi, mówię, bo wiesz, bo mi się tak wydaje, że tak, ja mówię, ale jaki masz argument? Mówię, masz argument Boże, proszę bardzo, zaargumentuj mi to na podstawie prawdy, wiary, odwagi. No nie mogę, ja mówię, to nie z Boga w ogóle. Ale ja Pani powiedział, Pan Ci nie powiedział, Pańka Ci powiedział. Jak większość chrześcijan masz relację ze swoim własnym mózgiem, tak? Przyjrzyjmy się, czy to nie demoniczne. Rozumiecie? Precyzyjne prowadzenie powali to wszystko. Ogołoci bałwany ze srebra, ogołoci ze złota, pokaże prawdziwe w ogóle intencje tego wszystkiego, pokaże Ci, że te marzenia, pragnienia różne nie były z Boga i będziesz je sobie mógł spokojnie na luzie wywalać. Tylko się nie bój tego. Za to zostaną takie, tak, które będą się w pełni mieścić w tym sześciokącie, o którym mówiliśmy wczoraj. One się będą tam mieścić. To są pragnienia Boże. I teraz na tych pragnieniach stajesz i tam zaczyna być następne, konkretne, prawidłowe prowadzenie. To zrób, tam pójdź i wtedy tak! Jaśniutko jest. Już wtedy wiesz, do której pracy, już wtedy wiesz, gdzie tam to jest, gdzie coś innego, rozumiesz, co chodzi. Ale jak na tym pragnieniu stajesz? Na tym pragnieniu. Coraz więcej ludzi zaczyna to rozumieć. Tak? Teraz Marta składała świadectwo o studiach. Jak tylko stanęła na tym pragnieniu, oczyściła to wszystko, mówi, okej, chcę studiować, tak? Ale Boże, w ogóle nie wiem, jak mam to zrobić. Tak? Momentalnie prowadzenie. Momentalnie. Momentalnie podchodzi do niej dziewczyna, mówi, wiesz co, znam, mówi, rektora szkoły, mówi, tu możemy załatwić, tam załatwimy, to zrobimy, to zrobimy człowieku. Od razu. Kiedy stanęła prawidłowo. Wersety 23, 24, 25. Skutkiem chodzenia poza bałwochwalczym systemem jest zupełna psychofizyczna obfitość. To znaczy, że prowadzenie Boże, precyzyjne prowadzenie Boże, ono zawsze, zawsze, zawsze kończy się sukcesem. Wtedy, gdy będziesz uważał na te bałwany i powiesz do nich precz, on da deszcz na twój siew, obsiewiesz rolę, będziesz miał chleb, plon będzie obfity i tak dalej. Wywalisz zbędne marzenia, zbędne wyobrażenia, zbędne przyzwyczajenia, tak? Staniesz na marzeniach Bożych, zaczniesz
odbierać precyzyjne prowadzenie, musisz osiągnąć sukces. Bo Bóg błogosławi, mówiąc. Pamiętacie, co wczoraj powiedziałem? Bóg błogosławi, mówiąc. Werset 26 zamyka wszystko, że skutkiem zaopatrzenia i duchowego wzrostu jest przebudzenie Kościoła. Wtedy światło księżyca będzie jak światło słońca. No, zamieni się w dzień. Chcesz przebudzenia? Musisz wyraźnie sprzeć mu z Boga. Realnie będziesz częścią przebudzenia wtedy. Tylko ludzie, którzy są ludźmi odbierającymi precyzyjnie ukierunkowanie od Boga, są w stanie robić przebudzenie. Reszta nie jest w stanie robić, bo hałdą nie wiedzą. Nie wiedzą. I teraz jak ja na przykład mówię do pastorów różnych, ale ja mam precyzyjne prowadzenie od Boga. Na pewno cię Bóg tak nie prowadził, żebyś Biblię podeptał. On wie na pewno przecież. No i on wie na pewno, że mnie tak Bóg nie prowadził. Ale moja, a dlaczego mnie tak Bóg nie prowadził? A może ja marzyłem, że Biblię podeptać? Marzyłeś, żeby Biblię podeptać? No, tak. Ja o tym naprawdę marzyłem nieraz. O innych rzeczach jeszcze marzę. Ostatnio mnie tego ktoś poprosił, Artur. Mówi, starajmy się wprowadzać kontrowersje w taki sposób, żeby jedne nie zazębiały się na drugie. Dobrze. Dobrze. Rozumiecie? Precyzyjne prowadzenie. I to jest dla ciebie dostępne nie za miesiąc, nie jutro, nie za godzinę, tylko teraz. I to nie jest żadna nagroda, na to się nie zapracowuje, bo łaska jest prawem. Tobie się to należy jak cubuda. Rozumiesz? Precyzyjne prowadzenie Boga ci się należy. Przyszedłeś kiedyś do Boga, powiedziałeś, Panie, mi się to należy? Bo ja tak przychodzę do Boga. Ja przychodzę, Ojcze, mi się to należy. Bo to jest arogancja. Nie, to nie jest arogancja, to jest znajomość serca. Ja wiem, co to jest arogancja. Tak? To nie jest żadna arogancja. To jest realna postawa serca. Ok? Ja wiem w ogóle, że Bóg jest Bogiem. To nie jest żadna arogancja. Ja wiem, że jestem od Niego w 100% zależny. W 100%. A więc to nie żadna arogancja. Ja bez Niego nie istnieję. W ogóle nie mam prawa egzystencji. Żadne. Tak? Żadne. Ale ja przychodzę i mówię, to mi się należy. Dlaczego mi się to należy? Nie dlatego, że jestem miły facet, tylko dlatego, że Jezus umarł na krzyżu. I co powiedział? Wykonało się. Tak? To mi się to należy. Należy mi się precyzyjnie. Dziękuję, że mnie precyzyjnie prowadzisz. Dziękuję, że ja precyzyjnie słyszę. Bardzo dziękuję. Tak? I przez wiarę biorę teraz, że to, co ja mam, to jest prawidłowe i idę! Jak święty powiem. 200 na godzinę kabrioletem w ścianę betonową z wiarą, że przybiję. Tylko tak można żyć. Wierzycie w to? Tylko tak można żyć. Wszystko inne to jest wegetacja. A życie to jest właśnie to. To jest życie, panie. Oto to jest życie. Precyzyjne prowadzenie tak będzie funkcjonowało w twoim życiu. W ogóle wierzysz, że się możesz nie potknąć nigdy? Nigdy. Że się możesz nie pomylić? Czy w ogóle wiesz o tym, że na tym polega sprawa? Żebyśmy tak wierzyli, że my się nie potkniemy, że my się nie pomylimy? To o to tu chodzi. I musimy zrozumieć bardzo prosto, że naturalnie nie jesteśmy do tego zdolni. I super, aleluja. Moje marzenia wykraczają poza moje naturalne zdolności. U nas w kościele w Warszawie wszyscy są lepiej wykształceni niż ja. Ja mam najmniejsze wykształcenie ze wszystkich. Nie ma człowieka, który ma mniejsze. Wszyscy mają większe. No Norbert może nie ma. Nie wiem. Chyba mnie przegania.
Rozumiem, że to jest wszystko. Ale to są ludzie, którzy są mądrzejsi ode mnie, lepsi, tak? Zacniejsi. A mnie słuchają. Dlaczego mnie słuchają? Bo to jest w ogóle nienaturalne, że mnie ludzie słuchają. To jest nienaturalne, że wy mnie słuchacie. W naturalny sposób w ogóle nie powinniście mnie słuchać. Tak? Nie w ogóle z czymś, czego ja się dorobiłem w życiu. Tak? Ja nie mam żadnych podstaw do tego, żeby wzbudzać zaufanie u człowieka. Żadnych. Nie mam żadnego argumentu naturalnego, żeby mnie w ogóle słuchać. Żadnego. Ale kiedy ja odebrałem precyzyjne prowadzenie od Boga, ty będziesz mówił, tak? Do narodów. Tak? Ja mówię, okej, okay, ty mówisz do narodów. Ja się tym zajmę. Jak ja odebrałem informację, że będą posłuszne te narody na każde twoje słowo, ja mówię, okej, okay, ja to biorę. Tak? Jak ja odebrałem informację, że ty ich nie zawiedziesz, ja mówię, okej, okay, to ich nie zawiodę nigdy. Ja sobie nie zadaję tysięcy pytań pod tym, czy ja zawiodę. Nikogo nie zawiodę. Po prostu. Dlaczego? Bo ja marzę, żeby nikogo nie zawieść. A to jest bardzo zgodne z Bożą prawdą, z wiarą, z odwagą. Rozumiecie, o co chodzi? Jak ja marzę, żeby nikogo nie zawieść, to ja teraz otrzymuję wyraźne prowadzenie, jak ja mam uczyć ludzi, kształtować, żeby ich nigdy nie zawieść. Ja precyzyjnie wiem. Ja mam masę w ogóle kazań, których nigdy jeszcze nie wygłosiłem. Ja mam kilkaset objawień, na podstawie których mogę zbudować kazania, których jeszcze nikt nie słyszał. Skąd to jest? Bo ja odebrałem od Boga precyzyjne prowadzenie, kiedy stanąłem na moim pragnieniu usługiwania ludziom w mocy Świętego Ducha. Na przykład, podaję swój przykład. I ja wiem, co ja mam mówić, ja wiem, kiedy mam to mówić, ja wiem, jak to mam mówić. Rozumiecie? Wszystko wiem. Bo stoję na pragnieniu. Dlatego musisz widzieć, jakie masz pragnienie. Zweryfikować, tak? Oczyścić to, co w ogóle w twojej wyobraźni jest w ogóle nieprawdziwe, co jest bałwochwalcze, rozwalić, stanąć na tych rzeczach, które są prawdziwe i odbierać precyzyjne prowadzenie. No takie to takie właśnie pierwszy głos Boga do człowieka to jest pragnienie. I on tak działa we wszystkim. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Ktoś nie pragnie, to niech nie przychodzi do mnie. Nie pragnący, nie przychodźcie. Nie, no bo po co? Nic dla was nie mam. Pan nie ma nic dla niepragnących. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie, tego nie odrzucę precz. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie, z wnętrzego płyną wody rzeki żywej. A kto nie pragnie, z tego wnętrza nic nie popłynie, bo on nie ma wnętrza. Bo on nie ma pragnienia. Jak masz jedno pragnienie, to dobrze, ci jedno zostało. Zostało ci 100? Dobrze. Zostały 3? Dobrze. Bo to jest coś, co ci zostało, to jest twoje. Oto całe twoje życie teraz. Z tego miejsca ruszysz. Tam będziesz słyszeć wyraźny głos Boga. Resztę wytnij. Jak nie masz czym zająć się, to że ciebie to żadnego prawo. Nie, naprawdę. Ja ostatnio siedziałem, oglądałem Krowę i Kurczaka. Pro ciebie, ja tak sobie siedzę i myślę, że nic nie mam teraz w głowie, pani, idę obejrzeć Krowę i Kurczaka. Bardzo lubię obejrzeć coś, co mnie totalnie odmurcza. Rozumiesz? Bo ja nie w tym, ja się tak zagospodarowuję. Ja nie potrzebuję sobie niczego udowadniać. Ja nie potrzebuję siedzieć i szukać, panie, gdzie mam iść, co mam robić. Krowę i Kurczaka oglądam. Rozumiesz? Jak kurczak chce być mądry i dlatego kupuje okulary, bo myśli, że jak jest się ma okulary, to jest się mądry. Ja mówię, okej, fajnie. Chodź, jak tu żywy pies zjesz. Ja nie mam w ogóle problemu z tymi rzeczami, które do mnie nie należą. Mam wtedy sobie świętą pustkę, idę sobie zagospodarować tą świętą pustkę i się bardzo fajnie czuję. Następnie, tak, idę w moje pragnienia i je realizuję. Nie zastanawiam, jestem zdrowy, więc nie potrzebuję mieć ciągle szeregu różnych rzeczy w środku. Nie potrzebuję sobie udowadniać, jak wielkie rzeczy mam w sobie. Ja mam trochę pragnień.
I one są wielkie. Święty się uświęca rzecznik rzeczy. Oczywiście. Ja w ogóle mam swoje rzeczy i ty chcesz, żebyś rozpoznał swoje rzeczy i w nich cię będzie Bóg prowadził, rozumiesz? A reszta odpoczywaj. Wyluzuj. O, to jest chill out. Realizacja, tak? Bożych pragnień. Precyzyjne prowadzenie w nich. A oprócz tego co? Odpoczynek. Jakże Kościół potrzebuje szabatu. Odpoczynek. Ja dzisiaj umiem powiedzieć, na przykład ktoś mówi: Artur, jaka jest wizja dla naszego Kościoła na najbliższy rok? Mówię, nie wiem. Nie wiesz, jaką mamy wizję? Przepraszam, ale nie wiem. Nie wiem. Ale kiedy coś wiem, tak? To od razu to realizuję. Jeżeli się dowiedziałem, że we wrześniu mamy zrobić tydzień ewangelizacji, dzień pod, 5 dni pod rząd, to od razu zaplanowałem tydzień ewangelizacji, 5 dni pod rząd. Wystawiamy w drugim tygodniu września namiot uzdrowienia, codziennie głosimy, tak? W paru miejscach, być może w Warszawie, uzdrawiamy chorych, wypędzamy demony dzień w dzień. Nie robimy innej rzeczy. Jak wiem, to wiem. Jak nie wiem, luzik, krowę i kurczak. Nie wolno się tego bać! Bo płacić ci będzie tylko coś, tak, gdzie cię prowadzi Bóg. Reszta nie ma znaczenia. Rozumiesz? Żadnego. Żadne twoje dziwne odpowiedzialności nie mają znaczenia. Żadne w ogóle rzeczy, które żeś sobie powymyślał. Bo te wiecie, że my sobie powymyślaliśmy rzeczy. Jesteśmy odpowiedzialni za różne sprawy. Tak naprawdę okazuje się, że za wiele z tych rzeczy w ogóle nie jesteśmy odpowiedzialni. Za różnych ludzi nie jesteśmy odpowiedzialni. Za różne sytuacje nie jesteśmy odpowiedzialni. Nam się w ogóle tak wydaje. Tak? Bo system prawa cały czas ładuje nam taką informację: zrób coś, pewnie zrobisz, że będziesz gorszy, głupszy, nie osiągniesz, Bóg przyspiesza, więc przyspieszaj za nim, wiesz o co chodzi, cały czas Bóg przyspiesza, a ja mam Biblię napisane, że on zwalnia. Jest napisane: opóźnia się Pan. Się opóźnia. Bo chce w ogóle, żeby jak najwięcej ludzi się nawróciło, a ludziom głowy tłuką: dawaj, wszystko, tutaj, zagospodaruj, tak, dalej. Uspokój się, wyluzuj. Któregoś razu byłem w Izraelu, jadę sobie z taksówkarzem do Kafarnaum, a taksówkarz mówi do nas tak: 14 godzina, was zawiozę, jadę do domu. No już za rokiem dzisiaj. A sobie pomyślałem, który polski taksówkarz by tak powiedział. Jest 14 godzina, goście się zatrzymał, kupił nam wszystkim ogórków, bo nie ogórki jedzą człowieku. Kupił, tak jak u nas jabłka je. Kupił tych ogórków, proszę ciebie, jedzą te ogórki. Chcecie, to te ogórki nam położył, my jemy te ogórki. Mówi, jadę do domu za rogi, wierzę. Luzik, guzik, Żyd. Tylko precyzyjne prowadzenie, kiedy stoisz w swoich pragnieniach, realizujesz swoje marzenia, tak? Ma sens w twoim życiu. Reszta nie ma żadnego znaczenia. Reszta, rozumiecie, to jest jak masa zębowa w ogóle. Po prostu okala to wszystko. A Boże prowadzenie jest jak nerw, który jest w środku. To On jest przekaźnikiem. To tam jest błogosławieństwo. To stamtąd się to czerpie. Rozumiesz? Realizuje się swoje marzenia. Co i wam powiem. My uczymy Sarę w domu. Sara jest w homeschoolingu. I teraz wiecie, czym się różni homeschooling od nauczania w szkole? O tym, że w szkole dzieci uczone są wszystkiego. Gdzie większe rzeczy do niczego nie będzie im potrzebna. W nauczaniu domowym, tak, dziecko ma rozwijać swoje marzenia. I kształtuje się od dziecka dziecko w realizacji, tak, i ubogacaniu jego pragnień. Jak dziecko jest humanistą, tak, to matematykę, fizykę i inne rzeczy to się robi na poziomie dwójki. On ma zdać maturę na trójeczkę. I koniec. Rozumiecie, o co chodzi? Bo on na przykład jest perfekcyjny w języku angielskim, tak?
i będzie w swoim życiu zajmował się tym. I cała matematyka, która będzie mu potrzebna do życia, to będzie 2 razy 2 jest 4, albo nawet nie, bo ma kalkulator. Dzieci w homeschoolingu kształtowane są według marzeń, według pragnień, według tego, co w nich zostało zdeponowane przez Boga. I nasze życie, ono ma być realizowane według tego, co Bóg w nas zdeponował, reszta nie ma znaczenia. I wreszcie nie ma prowadzenia! A chrześcijanie latają jak kot z pęcherzem, rozumiesz? I oni cały czas w tych sprawach, to są mało ważne, szukają, poprowadź mnie, co mam zrobić tu, co mam zrobić tam? Czyli uspokój się. Najpierw. Przestań się tym zajmować. Nie, to nie jest głos, preszatanie. Ludzie do Boga mówią, preszatanie. Rozumiesz? Mówią, szatan mnie dzisiaj tak mnie szatan dociskał, w ogóle nie słyszałem głosu Boga. Nie szatan cię dociskał, tylko Bóg ci mówił, żebyś się uspokoił. Ja potrzebuję prowadzenia. Mnie potrzebujesz usiąść na dupie. I zająć się tym, co masz włożone jako marzenie w siebie. A to jest moje poczucie obowiązku. Ja muszę mieć prowadzenie. Co zrobisz z tym poczuciem obowiązku? Dlaczego uważasz, marzysz o tym? Nie marzę, tego w ogóle nie chcę, ale to jest mój obowiązek. Zostaw to. Idź tam, gdzie chcesz, bo tam poprowadzi cię Pan. Idź gdzie chcesz, bo tam będzie prowadzenie Pańskie. Rozumiesz? Przysięgam. W ogóle robię tylko to, czego chcę. Nic nie robię, czego nie chcę. Nie mówię, że jestem zdrowy, bo ja pod tym kątem to mówię. Ja nie mówię, że robimy rzeczy, kiedy jesteśmy chorzy, nasze dusze są chore, że na siłę się robi prawdziwe rzeczy. Nie o tym dzisiaj mówię. Ja mówię o tym, że jestem zdrowy i robię naprawdę to, czego chcę. Nie zajmuję się w ogóle sprawami, które ja ich nie mam w sercu. Nie ma ich. No i ja ich nie ruszam. No nie wypowiadam się na ich temat. No. Się nie znam. I ich nie chcę. Rozumiecie? Nie chcę ich. Nie pragnę. Nie chcę. I nie mam żadnego prowadzenia. I nie będę udawał, że mam. Ale tego, czego pragnę, tam mam Boże prowadzenie. Tam mam. Przerwę zrobię.